Witam bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz13, a to jest kolejny odcinek z serii Shogun 2 Total War. Dokładnie tak. Słuchajcie, chyba się rozkręcam, bo nagrywam drugi odcinek tego samego dnia, więc jest progres. Zaczęliśmy nową turę w poprzednim odcinku pod koniec i nie widzieliśmy, co się dokładnie tutaj działo. Ale chyba jest malutki problem. Bo wszystkie powiadomienia, jakiekolwiek tutaj były, chyba się nie zapisały. No szkórka wodna, jak mogli mi to zrobić? No trudno, damy sobie jakoś radę. Najwidoczniej wykonaliśmy tutaj... Co? Co? Chcecie mi powiedzieć, że ja stąd zrekrutowałem tą jednostkę w tym miejscu albo w tym miejscu i ej, naprawdę? Serio? Ale jaja. No dobra. To jest chyba zasługa Darth Moda, jeżeli się nie mylę, albo jakiejś innej modyfikacji, nie wiem, bo tak chyba z reguły nie było. A raczej mi się nie wydaje mi się, żeby tak było. To jest dziwaczne. Bardzo dziwaczne. No cóż, trudno. Nic z tym nie zrobimy. O, tu mam jakiegoś... O, syn mi dorósł, ale fajnie. Jak miło, mam syna, ale fajnie. Dobra. To w związku z tym, co tu się w ogóle dzieje. Powolutku, Mikawa. Najpierw wypadałoby naprawić to, co jest popsute. Stajnie mógłbym o, to byłoby fajne też. Poproszę naprawić to i poproszę naprawić to. Stać mi jeszcze na cokolwiek, stać mi, fajnie. Dobra, uwaga, w mino jest slot. Co ja tu mogę zrobić? Czy mino ma jakiekolwiek? Nie, to jest zwykła prowincja, byle jaka. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Uwaga. Obóz, warsztat machin, to trochę nie bardzo, dojo też nie, szkoła szermiarzy też nie bardzo. Może stajnie? Nie, stajnie tam mamy. Ojejka. O, prac ćwiczeń. O. Też można. Albo spelunkę. Do ninja, o, ninja by się nam przydał. Ale może lepiej w owarii. Dobra, na razie w mino niech będzie to spelu... O, dobra, no niech będzie tutaj. Skoro już to możemy robić Metsukę, to jeszcze niech będzie tutaj. Aha, Metsukę możemy też robić tutaj. Ale tutaj się skupimy na tym, no. No. Na rozwoju. Na rozwoju armii. Precyzyjnie mówiąc. Tutaj nam się armia ładnie poprawiła. Tylko jeden oddział ma dwie, aha, ale jest mało liczny, więc trochę lipa. Dobra. A ja nie chcę tak długo czekać chyba. Troszkę niefajnie. 300. Dobra. Co ja mogę zrobić z tym małym oddziałem? Na przykład mogę nim gdzieś pójść i zobaczyć, co się dzieje tutaj. A tutaj się nic nie dzieje. Zostawili puste miasto. Ale fajnie. I myślę, że są tacy fajni. Uwaga. Czy jestem w stanie dojść tą armią? Jestem w stanie. Ale miło. Ale fajnie. Dobra. To uwaga. Oda sobie idzie. Przejmiemy to prowincję jeszcze w następnej turze. Ale fajnie. I dobra, zostawimy tu trochę... Nie pójdziemy zbyt dużym oddziałem. I zostawimy troszeczkę wojsk. Tu jest pusta, to jest... Chyba twierdza? Twierdza. No właśnie. Twierdza. Generał pierwszy i trochę oddziałów. I zostawimy tutaj... O, z tym oddziałem pójdziemy. A resztę zostawimy jako obronę, bo tu jest ukryta armia. Uwaga! La, jak pięknie.
No i proszę bardzo, jeszcze się do czegoś przydacie, haha. Jak miło. Mamy, aha, ale fajnie, samuraje. Oho, ho, 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 ho. Cztery tury, kontynuuję oblężenie. Czy ja mogę jeszcze... Kurka, trochę mało tych oddziałów. Mogłem ich trochę doszkolić. Tak trochę. O, fajnie. To ja bym tak jeszcze jeden... Nie no, w sumie mogę chyba. Jeszcze jeden oddział bym do... Nie no, tam jest armia, lepiej nie rozdzielać tego bardziej. A jest zima, czyli musiałbym to teraz zaszturmować. Mają trzy oddziały łuczników, co jest bardzo niepokojące. No w sumie ten sam... Mamy lekką przewagę, ale... Ale tą przewagę... Dobra, w sumie nie ma ich za dużo. Sytuacja jest podobna jak w tamtej bitwie. Tyle... Zapiszę grę. Odpalimy szturm. Spróbujemy to przejąć. Ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy na... Och. Och. Dwupoziomowy zamek. No to się nam trafiło. Naprawdę twierdza jest dwupoziomowa? Może dlatego, bo to jest stolica ich. Chyba. To jest chyba stolica. Może dlatego tak jest. Kto wie. Dobra. W takim razie naszym celem numer jeden jest po prostu zdobycie stołpu, zdobycie tego punktu. Nie obchodzi mnie, w jaki sposób to zrobimy oraz jakie będą straty, ale musimy to zrobić i przejąć górny zamek. Zobaczymy, jak oni się porozdzielają. Zobaczymy, co zrobi komputer. Jeżeli uda nam się przejąć ten malutki punkcik na tyle długo, żeby zdobyć, żeby wygrać bitwę, to będziemy, to wygląda będzie nasza. Spróbujemy to zrobić w taki sposób. Śnieg. O. Zmęczenie jednostek ustępuje wolniej. Aha, ale ustępuje. Czyli dłużej są zmęczeni. Aha, to nie. Czekaj. Niech będzie sucho. No zobaczcie, jaka ładna. Piękna twierdza, nie? Ładnie to wygląda. Ślicznie. Monodomo, gokuroja. Oje no shinjou ni shitagai. Oroka na mane wa setsu. Dobrze, fajnie. Dobrze, kocham. Dobrze. Ale dużo tych... Co? Jedna. Jeden poziom, jedna brama. Kilka razy się broniłem już na tej mapie, więc wiem, jaka ona jest wykokszona. A ilość tych wież z łucznikami mi nie pomaga. Jeden poziom, drugi poziom. Nasza chorągiewka jest tutaj, którą chcemy zdobyć. Niestety. Nie wiemy. Tędy nie przejdę chyba. O, tu jest przejście, a tu jest wieża przy okazji. Tutaj też jest przejście. Niestety nie wiemy. O, tutaj można przejść w taki sposób. Ale i tak trafimy na teren, gdzie są wieże. Mają taki dosyć solidny zasięg. Tak, nie wiemy, jak ci żołnierze wroga się rozmieszczą. Dobra, po prostu wszystkich dajcie mi tutaj na początek, to będzie najbardziej logiczne. To jest najkrótsza droga do flagi. Przejście przez jedną bramę, przejście przez drugą bramę. Po drodze jest jedna wieżyczka, którą można byłoby przejąć. I już jest stołp. To jest najkrótsza możliwa droga. Dobra. Wszyscy są zamaskowani? Nie wszyscy. Niestety nie wszyscy. Dobra, rozpocznij bitwę. I co? Tu jest jakiś oddział.
Ale wygląda na to, że komputer jest mądry. I to bardzo mądre. Wszystkie oddziały praktycznie zostały w stopie. Zanim wyruszymy, głównymi siłami, najpierw na pewno wykorzystamy łuczników tyle, ile się tylko da. Łucznicy do przodu, oczywiście w luźnej formacji. Dobra. Wy strzelając chyba się za bardzo nie zmęczycie. Dobra, przybyły nasze jednostki pomocnicze. Bardzo miło. Bardzo daleko, ale fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszymy, że przybyliście na tą bitwę. Gdyby nie wasz potencjał i nie wasza pomysłowość, nigdy byśmy tutaj nie zaszli. No w sumie to jest prawda. Dobra, biegiem mi tutaj już pod to drzewko. Nie biwakować, tylko po prostu grzać i ruchy. A ci co się bawią? Co robią? Ciekawe co wymyślą. Przeorganizowują się, ale fajnie, że tu są dwa oddziały na zewnątrz. Ciekawe czy one wbiegną do góry. No to nie wygląda. Samuraje. Tu są oddziały łuczników. Więc bardzo fajnie, że mają doskonałą osłonę przeciwko nam. O, w taki sposób troszkę będzie im trudniej mi trafić. Ach, ten samotny oddział łuczników, och, jaki jest biedny. Zobaczcie, co zrobił komputer. To są oddziały, które nie mogą walczyć na dystans. Zabezpieczyli się w ten sposób. Są sprytni. Bardzo sprytni. Dobra. Zastanawiam się przypadkiem, czy by tutaj nie zrobić jakiegoś szturmu. A co to? Wow. Ciekawe. Bardzo. Tutaj bym przeszedł przez jedna wieża. Przejście tutaj i od tej strony byłaby też jedna wieża. Ale jakbym tutaj podszedł łucznikami, ale tutaj wróg nie ma łuczników, to tutaj moglibyśmy trafić troszeczkę ich po prostu jednostek walczących wręcz. A na to, o to nam przede wszystkim chodzi. Walka z łucznik kontra łucznik nas nie zadowala. Nie zadowala. A to byłaby najlepsza droga. Jakbyśmy trochę tą świtę samurajską podcięli, to by nam to bardzo pomogło. Nie mamy żadnych łuczników, nie mamy żadnych samurajów. Poza generałem, nie? Bo w sumie generał ma tam trochę tej swojej gwardii samurajskiej, ale... Ale ich nie ma... No 28 ich jest, nie? No to bardzo dużo elita. Po prostu elita, doskonała elita. Co oni, wy też wychodzą na zewnątrz? Trzeba dobrze... Ej, co tu się dzieje? Strzela ktoś. O nie. No się już obrywają, ale nie miło. Biedacy. Trzeba mi ich żal. A zanim ci dotrą. Ach, ci po prostu się. Już są zdyszani, ale to szybko im to. Dobra. Chłopacy kochani. Dobra, możecie iść sobie pomaszerować. Po co się śpieszyć? Po co się śpieszyć, skoro i tak się bawimy łucznikami? Ogólnie przyspieszymy troszeczkę tą bitwę, bo to będzie trwało pewnie długo. Ach, tą moją taktykę. Po prostu nie mamy dużej armii. A co tu się dzieje? Ty, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Bronią punktu zaciekli, ale jaja. Ale jaja. Oni wiedzą o co chyba. Oni chyba wiedzą o co mi chodzi. Ej, co tu się wyprawia? Wy tyfy. Ludzie. No dobrze. No dobrze. No jajko, no w sumie miałem nie używać tego brzydkiego określenia na W, no ale tak wyszło. Aha, ha, 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 ha. A mnie to zadowala. W sumie byłoby miło,
gdyby ci łucznicy, bo ci łucznicy będą troszeczkę ich, jakby to powiedzieć... Aha, a czy łucznicy się przemieścili? Nie, łucznicy się nie przemieścili. Ale byłoby miło. Równie dobrze mógłbym główną armią uderzyć ich od jednej strony, a tym malutkim oddziałem wedrzeć się, wspiąć się na mury i kilkoma jednostkami przejąć. Punkt. Równie dobrze w taki sposób mogłem to zrobić. Troszeczkę sprytu i myślę i będzie dobrze. Dobrym pomysłem na pewno byłoby też... Wezmę te dwa oddziały Ashigaru tutaj, w tym kierunku. Ja je wezmę tutaj. Co ci łucznicy biegną? Biegną. No bo to biec mi tutaj i przejmować mi ten punkt. Ruchy. Przejąć punkt. Przejąć go. W sumie strata każdego łucznika to kolejne, to mniej strzał w sumie, no ale... Dla mnie chyba większe znaczenie ma teraz... O, tracą tych ludzi. Trochę potracili teraz. Jednego. Czyli ta wieżyczka coś im robi. Nie strzela więcej? O, znowu strzelili. Ale nie są zbyt skuteczni. Tak dosyć wolno strzelają. O, teraz kolejna osoba została trafiona. Ale to nie jest za duże tempo. Straty są na tyle małe, że jestem w stanie je zaakceptować. W sumie, może inaczej. Gdyby to był świat realny, to strata jakiegokolwiek człowieka byłaby nie do zaakceptowania, no ale... Teraz nie jesteśmy, jakby to powiedzieć, w realiach, tylko jesteśmy praktycznie tutaj przed komputerem i tu jest inaczej. Przynajmniej z pozoru. No i no ludzie już. No ludzie już. Przejmować ten punkt. Bo jak wy tego nie zrobicie, to on będzie, to ta wieżyczka będzie was ostrzeliwała po prostu tak długo, aż wyciągnięcie. O, no zobaczcie, jakby tych samurajów pokieryszować. Przede wszystkim tych samurajów, bo oni są strasznie niebezpieczni. Ładnie wyglądają w sumie jak na te czasy. Gra chyba w 2011 czy 2012 roku, dobrze pamiętam? Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy, że przyjęliście wieżę z łucznikami. Naprawdę niesamowite. Jaki ona ma zasięg? Taki, dobra. Czyli dobra, aha. Czyli tak naprawdę nie za duży. Dobra, weźcie się troszeczkę skupcie. Fajnie, dzięki. Ciekawe, czy ta wieżyczka będzie miała zasięg na mnie. Tutaj. Bardzo możliwe. Czekaj, to jak? O, zobaczymy. Gdzie skończ linii? Tutaj. Tak, to ta wieżyczka będzie mogła mnie strzelać przez jakiś czas. Co z tymi samurajami? Powolutku... Aha, nie samuraj, Ashigaru. Ja przyspieszę grę, żeby oni trochę szybciej podbiegli. Bo oni są mi bardzo potrzebni, żeby ochronić tych łuczników. Jeżeli ja zacznę w nich strzelać tam... I zrobi się to, co ja myślę, że się zrobi. To bez tych... Dobra, ci Ashigaru podchodzą powolutku. To teraz ja poproszę... Poproszę tych łuczników tu. Dobra. Tempo numer 1. I teraz tych samurajów będziemy cisnąć powolutku. Ashigaru się już zbliżają. Bardzo się cieszę. Dobra, i oni mają być w tym miejscu. Ciężko ich to będzie zdokali, tak by tak powie, jakby to powiedzieć. Ciężko ich będzie tu ścisnąć jakoś. No ale. Dobra, na razie niech będą tutaj stać po prostu jakoś. O, w taki sposób. To jest fajne, w miarę. Dobra. Potraciłem jeszcze więcej ludzi. Ciekawe, ta wieżyczka pewnie też ma jakiś za mnie zasięg. A żeby nie tracić więcej ludzi, bo już kolejnych 8 padło. A czasem pewnie padnie ich jeszcze więcej. Premia dusza życia. Mam na nich zasięg. Hej. Halo, ustawcie się, no panowie już. Bliżej.
A chcę tylko mieć dostęp do tych samurajów, bo bez nich to będzie lipa, no. O, przemieszcza się, ale są chyba trochę zakamuflowani, więc w sumie wróg ich nie widzi bezpośrednio. Co mnie bardzo cieszy. O, pilnują punktu za to, ale bardzo mocno go pilnują. Nie zrobią tego samego błędu co Tokugawa. Stop! Stop. Dziękuję. Rozpocząć ostrzał. Proszę bardzo. Pobawcie się troszeczkę. Macie zabawkę w postaci łuku i strzału. Oczywiście uważajcie, bo ta zabawka potrafi być śmiertelnie niebezpieczna. Nie chcielibyście nikogo zranić przypadkiem, prawda? Macie dobre intencje, prawda? Wy tylko jesteście tutaj na manewrach wojskowych, prawda? Nie chcecie nikomu zrobić krzywdy chyba. Dobrze rozumiem? Czy nie? Ach, ta gra jest taka realistyczna. Dobra. To tak. Żebym cię nie mylił. Uwaga. Te dwa oddziały. To są oddziały wsparcia dla łuczników. One są tutaj w pogotowiu i mają pilnować, żeby się łucznikom nic nie stało. Przynajmniej do czasu, aż łucznicy nie wystrzelą całego magazynu swoich pocisków, jakie mają do dyspozycji. Te trzy oddziały są dzięki temu, że są razem, łatwiej będzie mi... Aha. Ktoś ostrzeli w... Ktoś w nich strzela. Ale kto w nich strzela? Ktoś w nich strzela? Łucznicy Ashigaru. Świta samurajska. O, tych już 40 padło, jak miło. A tych trochę też padło, fajnie. Dobra, to niech strzelają dalej. Dopóki mają jeszcze trochę amunicji. Niech sam amunicję wykorzystają, bo to jest bardzo ważne. A jak tylko amunicja im się skończy, to wtedy będziemy kombinować dalej. Dobra, co z tym oddziałem tutaj? On miał, aha, dotarł już do drzewka, fajnie. I co, biwakujecie i dobrze się bawicie. Ale fajnie, bardzo mi miło. Dobrze. Tu uwaga, biegiem mi do tej bramy i ją podpalić. Oczywiście na luźnym szyku, bo tutaj są wieżyczki i nie chcemy, żeby was pokiereszowało jeszcze bardziej niż jesteście pokiereszowani. Dobra, ruchy. Może trochę szybciej? Dopóki tu się nic więcej nie dzieje, to... Oni znowu podbiegają tutaj, w tym kierunku? Może... Aha, ale nie, podejdą trochę... Nie podeszli trochę bliżej. Strzelać. O, ten... Żeby ten oddział... Nie, tylko się przemieścili. Tylko się przemieścili. Tych powoli ubywa. Ale nam ubywa strzał. Widzicie tutaj ten taki mały prostokącik, który jest biało-zielony. To są nasze strzały. Jak wszystkie strzały padną, znaczy wszystkie strzały wykorzystają. O, trochę ich, nagle zaczęliśmy ich tracić. Jak wszystkie strzały nam znikną, to będzie lipa straszna. Strzelają. 112 ich zostało. Nie wiem, czy ja... Jest ich na tyle mało, że na pewno ich morale już są mocno są podniszczone. Czy ja mogę jeszcze odrobinkę nimi podejść, żeby złapać świtę? To by mnie bardzo usatysfakcjonowało, bo jeszcze bardzo niebezpieczna dla mnie jest świta. Jakby te dwa oddziały zostały ze sobą, jakby... O, czy ja dobrze widzę, że świta się zbliża do mnie? Aha, jak miło. Świta, poproszę świtę. To postrzelajcie troszeczkę w tą świtę, cokolwiek. Bo ona jest bardziej szkodliwa dla Ashigaru niż Yari. Ponieważ to są miecze, a to są włócznie. Aha, w luźnym szyku stoją. Ale jest ich mniej, zdecydowanie mniej. Ale są bardziej szkodliwi. To są to takie oddziały elitarne, każda salwa się liczy. Przynajmniej na obecnym etapie. O, stop. Poczekajcie chwilę. I kolejną salwę zrobicie teraz. Ale szybko, kurka, za wolno ładują. Dobra. To w taki sposób, teraz. Po prostu wy dostrzelajcie. Dobra, cieszę się, że to wycofali poza zasięg, no szkoda trochę. O, tutaj już nie ma bramy, fajnie. Zrobili robotę. Ale coś w nich strzela. Ta wieżyczka w nich strzela. A ja chcę, żeby ta wieżyczka była moja. Ruchy, przejąć wieżyczkę.
No i co? Kończą się strzały? 50. Dobra. No to zróbcie chociaż jedną salwę na tych, co? 49. Starczy wam chociaż jedną salwę zróbcie na nich. Bardzo nam to pomoże, bo tych jest bardzo dużo. No i skończcie strzały na nich, bo tych już trochę też ubyło. No już. Strasznie długo to trwa. O, trochę, zobaczcie, pasek się trochę ruszył. No i dobra, skończył się ten etap rozgrywki. Szkoda, że nie mogę nimi walczyć. Nie mogę nimi walczyć wręcz. A mogę być. Aha, ale mogę. O, mogę rozwalić bramę. To strzelać. Strzelać i wedrzemy się do środka. Wedrzemy się do środka i zrobimy od razu sabotaż. Uwaga, oddziały wsparcia łuczników mają się przygotować do szturmu. Zaszturmujemy ich z dwóch stron. Plus mi. Do dwóch stron. Z dwóch stron plus jeden. Ten oddział ma się powolutku zbliżyć. Ale nie mają biec. Tak samo w sumie nie powinni biec. Po co się mają męczyć? Doskonale, przyjęliście wieżę. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. To teraz przyjmujecie kolejną. Czy to się do czegoś przyda? Na tym etapie jeszcze nie jestem w stanie tego w ogóle stwierdzić. Ale wiem jedno. Że... że mogę spróbować zaryzykować i tutaj zniszczyć tą bramę. Niech spróbują się dostać. Zobaczymy, czy zareagują, czy wejdą im na spotkanie, czy ten oddział się ruszy. Mają trochę lepsze atak wręcz 4. Obrona wręcz też mają trochę lepsze. Kolejna wieża jest nasza. Hej, no co jest z wami? Halo, jak ludzie? Do góry. No już, do góry. Do góry! Kolejna wieża przejęta, doskonale. To teraz uwaga. Żeby było zabawniej, waszym celem jest dostać się w tym kierunku i zrobić tą wieżę. Dobra. Teraz uwaga tutaj. No i... no już, już, szybciej, szybciej. Dopóki się nie skapną. Samuraje, postawili samurajów na przodzie, ale fajnie. Już, brama, robota. Palić bramę. Dopóki ich brama funkcjonuje, jesteśmy, jakby to powiedzieć. Ci się zbliżyli, jak mówiłem? Tak, zbliżyli się, bardzo dobrze. Niech się zbliżam jeszcze bardziej. Powoli to zaczyna jakoś wyglądać. Dobra, stan tej bramy się zdecydowanie pogarsza z każdą chwilą. A raczej już tej bramy nie ma. Tylko pytanie, czy oni mnie teraz tutaj nie zaflankują w jakiś sposób. O, i wiem co teraz zrobimy. Zrobimy coś bardzo fajnego i ciekawego. Czyli przejmiemy tą bramę. W tym momencie te trzy oddziały szturm natychmiast. Przejmiemy pierwszy poziom. Przejmujemy pierwszy poziom. Jesteśmy w stanie przejąć pierwszy poziom. Ci w tym kierunku przejmą bramę, dzięki czemu nie będziemy musieli czekać i od razu maszerujemy całą armią. Te dwa oddziały już mogą się przygotować. Już mogą wejść do góry. Ten oddział tutaj przejął, zaraz przejmie tą wieżę. Generał. Przydało się, żeby generał trochę podbiegł do przodu. Bo będzie nam potrzebny w kluczowym momencie i to bardzo. Ci tutaj. Na razie niech biegną w kierunku mostu. A co dalej? Zobaczymy. Mnie interesuje tylko to, żeby zdobyć tą... Ej. O nie. Nie ma takiej. Nie, no co za idioci. Ruchy tutaj. Dobrze, od razu. Ruchy.
ci są coś ostrzeliwani, ale przez kogo? Przez wieżę pewnie, po raz kolejny. Ale zaraz ta wieża będzie nasza. Kolejna wieża będzie nasza, więc... No, czy to nam coś da? Nie wiem. Ale może jak będziemy trzeba bawić się w sabotaż, to może się przyda. Te oddziały pewnie są ostrzeliwane. Albo te są ostrzeliwane, albo któreś. No coś na pewno jest ostrzeliwane. Tu jest wieżyczka, która jeszcze jest ich. Ta wieżyczka jest ich. Dobra. Teraz jak ta wieża będzie nasza, to teraz tymi Ashigaru zajdziemy tutaj i przyjmiemy tą wieżyczkę. I uderzymy od razu na tych Ashigaru tutaj. Zrobimy to w taki sposób. Dobra. I teraz uwaga. Flaga opada. Podnosi się flaga. O, wszystko się pięknie synchronizuje. Podnosi się flaga. Kontroluje Oda. Do góry. Ruchy. W tym momencie, uwaga. Zrobimy inaczej jednak. Uwaga. Ci łucznicy mają zaatakować tych, a ci mają się udać w tym kierunku. Mają zdobyć ten punkt. Jak najszybciej. Ej, co się tu stało? Jak to się stało? Łucznicy za nich uderzyli. Och, ale lipa. Dostali niezłą salwą. Mam nadzieję, że przetrwa... Mam nadzieję, że oni jeszcze trochę podtrzymają. Myślę, że jeszcze jedna salwa... Nie, jeszcze jedna salwa już ich nie będzie, kurka wodna. To bardzo źle. Mam nadzieję, że ci trochę pograją. Zmartwieni przegrywają aktualną walkę. Znowu? Łucznicy Ashigaru... Aha, Odów. Garnizonowi łucznicy, ale... Jest ich 100. Jest szansa, że uda im się to przetrzymać. Co się tu dzieje? O tych się martwię. Szkoda, bo oni by się przydali, żeby przejąć tą wieżyczkę, bo po co... Po co by miało być inaczej? Dobra, inaczej. Zrobimy inaczej. Te oddziały od razu wparują tutaj. Tak, dobra. Wparują tutaj. Natomiast ten oddział ma się udać w tym kierunku. Ma przejść w tym kierunku, a ten oddział ma pójść i wspomóc łuczników. Tym szybciej ci się załamią, tym lepiej. Dobra, i co? Brama jest otwarta? Kontroluje Oda. Bardzo się cieszę. No niestety. Bardzo mi przykro, trudno. Nie byliście na tyle wytrwali. 230 kontra 60, oni to zdecydowanie przegrają. Ale teraz ku mojej uciesze będzie wsparcie kolejnego. No raczej Ashigaru są o wiele wytrzymalsi i lepsi od reszty. I teraz uwaga, główna siła uderzeniowa przybyła. I teraz jestem w stanie ich tutaj rozmieścić. Teraz tak, ten oddział idzie na plecy. I przygotuj, i dzięki temu rozwoju mieć siły, czy to... Aha, w tych strzelają. Mogą być szkodliwi. Bo tu są łucznicy. Ale nie chcę za bardzo wchodzić, nie chcę zbytnio wchodzić w ich zasięg jeszcze. Więc chciałbym, żebyście byli tak rozlokowani tak od boku. Tak troszkę z boku. Dobra. I teraz uwaga. Wy. Albo nie wy. Łuczników też już nie ma. Tak, też nie ma łuczników. Trudno. Może być ciężko. Dobra, ten oddział sobie zaraz poradzi. W tym momencie tak. Ciekawe. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra. Pierwszy oddział. Może nie, może inaczej zrobić to? Jakby to. Ashigaru, Ziari. Łucznicy są tutaj i tu. Aha, tu ich wszystkich rozmieścił. To są wszyscy jego łucznicy. To są wszyscy łucznicy, jakich mają. Dobra, rozumiem. Dobra. To w takim razie. Uwaga. Ten oddział, co jest tutaj. Może ten. Ten jest trochę liczniejszy. Niech odpali ścianę Yari i niech spróbuje wejść do góry.
A tak bardzo ostrożnie. Jak spróbuję odpalić ściany Jari, a ci... Aha, a ci... Ci niech dalej walczą. Okej. Go. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać tą bitwę. Liczę, że się uda. Dobra, uwaga, chwiejni, zaraz ich nie będzie. Kurka wodna, nasz generał jest ostrzeliwany chyba. Bardzo mnie to niepokoi. Najgorsze, co by się teraz stało, najgorsze, co by się mogło teraz stać, to utrata generała. A przez to, że mają tutaj tylu łuczników. Garnizonowi Ashigaru Jari. Niech lecą i niech uderzą na nich. Wchodzą powoli, ale bardzo powoli. No, są bardzo ostrożni, nawet za ostrożni. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby odpalić tutaj ściany Jari w taki sposób. Może być to bardzo, bardzo ryzykowne. Chociaż przydałaby się ściana Jari na przepychaczu, nie powiem, że nie. Bo byłaby bardzo wytrzymała. Niestety sposób, w jaki ciężko użyć ściany Jari w przypadku, kiedy jesteśmy w momencie, w którym my się musimy... Nie mogę podpalić. Aha, mogę tylko się wspiąć, a wspinanie się to jest najgorsza głupota, jaką można zrobić. Dobra, to uwaga. Ja potrzebuję tego punktu. Co to za oddział? Świta samurajska. Podpalać mi bramę, już, robota. Mam pewien pomysł. Ten oddział pójdzie tutaj. On ma za zadanie przebiec w to miejsce. Teraz tak. Ten już ma ścianę Jary i te dwa też będą miały ścianę Jary i ja spróbuję tymi trzema oddziałami wbić się do góry. Tymi trzema. Spróbuję to zrobić. Uwaga. Generał, jeżeli możesz, to podbiegnij mi tutaj. Zobaczymy, które tam wbiegnie. Uwaga. Coś się zaczęło dziać, ale ich tu gęsto. Ale chyba się ogarnęli. Dobra, widać, że chcą bronić punktu. I magawa, brama pada kolejna. Dobra, fajnie, bardzo mi miło. Z tego powodu, padli, dobrze. To teraz uwaga. Co z wami? Nie mam jeszcze pomysłu, co z nimi zrobić. Czy oni mi pozwolili wejść do góry od tak sobie? Ej, no ludzie, no co za jaja. To jest największa głupota, jaką mogli zrobić. Pozwolić mi swobodnie wejść do góry. Flanka osłonięta, ale jeszcze nie walczą. Ale by się teraz przydał jakiś oddział łuczników, no. Jednak łucznicy potrafią robić robotę. Dobra. Pierwszy oddział. Może nie. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli ja spróbuję ustawić ich w taki sposób. Zobaczymy, co się stanie. Genero biegnie, ile tylko może. Zobaczcie, co się dzieje. Łucznicy. Oni sobie tam spokojnie stoją i się bawią. A my sobie spokojnie możemy ustawić ścianę Jari. No to jest mistrzostwo świata. Ale jaja, już, ale będą mieli problem. Teraz uwaga, ściana Jari tak samo do góry. Zobaczymy, czy mi na to pozwolą. To mi pozwolili. Zrobili straszną głupotę. Trochę to trwa, to prawda, ale... I teraz uwaga, do czego ja użyję tego oddziału? Ale się wszyscy skupili w jednym miejscu. Dobra, drugi oddział dociera. Doskonale. Generał już prawie jest na miejscu. Uwaga, wbierz mi tutaj do góry.
Żeby coś zaczęli... Aha. To są łucznicy, a to są samuraje ze szkoły samuraje. Co oni tu wyprawiają? Trzeci oddział wchodzi na miejsce. I teraz uwaga, ci mają zadanie, to wiem, że to pewnie potracą pełno ludzi. I teraz pytanie, czy to nie będzie jakaś kluczowa decyzja. Skoro oni i tak zajmują środek, to głupotą byłoby tracenie ludzi. Jest tu pełno miejsca, jestem w stanie, będę w stanie, jakby, jak wejdę, nie. Inaczej. Ten oddział wchodzi do góry. Na ścianie Yari, tak? Wchodzi. On trochę potrzyma. Ale jak tutaj wejdziemy w walkę, to tutaj mam mniej miejsca niż tutaj, więc wracam, zmieniam decyzję. Oni nie mają ściany Yari. Waszym celem teraz jest wejść tutaj, wracać mi tutaj, wróćcie tutaj z powrotem. Oni chyba będą próbowali ich oflankować. A ja spróbuję troszeczkę ten oddział obrócić i rozszerzyć jeszcze bardziej linię. O, w taki sposób. I w ten sposób spróbujemy wybronić bramę. To będzie trudne. To będzie trudne. Ale zrobimy to w taki sposób. Teraz uwaga. Tu są dwa oddziały. Aha. Czy oni będą szturmują? Postanowili zaatakować. Widać, że są na to bardzo mocno zdecydowani. To teraz uwaga. Ten oddział niech się skupi na walce. No trudno, zaczęło się. Ten oddział niech się skupi na walce. A ten oddział niech będzie... Zobaczymy, gdzie go będziemy musieli skierować. Oni są już dosyć mocno... Ten oddział wroga jest dosyć mocno poszarpany, a my jesteśmy dosyć mocno wypoczęci i to jeszcze w ścianie Yari. Oni co prawda używają... Oni używają włóczni? Czy... Tak, używają włóczni. Bezpośrednio używają włóczni. Włócznie kontra ściana Yari to nie jest aż tak efektywne, więc myślę, że mamy spore szanse, żeby wytrzymać to spotkanie. Natomiast... Więc spokojnie, oni sobie powinni poradzić z tym oddziałem przez jakiś czas. Te dwa oddziały mają na celu zdobyć ten teren i stłamsić ten oddział. Generał w tym momencie, jeszcze może nie teraz. O, ci wchodzą na teren i ich oflankują. Dobrze, bardzo dobrze. Ten oddział wchodzi, się powolutku zbliża tam, gdzie chce, żeby się zbliżył. Bo tutaj będzie potrzeba na większa, tu będzie potrzebna większa siła. Co to za oddział? Ile już trwa ten odcinek? Pewnie się rozgadałem strasznie. Ojej, już trochę to pewnie trwa. Dobra, uwaga, żebym nie zgubił szoguna, dobra. Tutaj. Okej. Nie, to nie tą stroną. Tak. Oni zaczęli atakować. Dobra, od razu. Co to są łucznicy? Oni tego będą strzelać? No co za, będą strzelać swoim w plecy, no. Nie do pomyślenia. Co z tymi? Powolutku idą, powoli biegną. Ci się trzymają, bardzo miło. Dostaną morale ode mnie, bo mają bardzo trudne zadanie. Świta, garnizonowia Szygaru. Świta samurajska jest pośrodku i pilnuje punktu. Więc dosyć twarda sztuka na końcu. Okej, jest kontakt z wrogiem. Tutaj też jest kontakt z wrogiem. Ci sobie spokojnie poradzą. Jak ci się załamią, a się załamią, myślę, że niedługo. A jak ci się... Oho, dobra. I teraz jest spokojnie. Dobra, i teraz biegiem do góry. I teraz praktycznie wszystkie oddziały. Mam w zasięgu? Generalskim? Prawie. Generał do góry. Generał do góry. Jak tylko wszystkie oddziały będą w zasięgu, to od razu podpalam przegrupowanie, bo na pewno będzie miało to pozytywny wpływ na ludzi. Teraz uwaga, no jeszcze trochę, do góry, biec. I przegrupowanie, tak. Wszystkie oddziały dostały przegrupowanie, chyba wszystkie, prawie wszystkie. Dobrze, uwaga, teraz samuraje ze szkoły włóczników są już chwiejni. Bardzo dobrze. I kolejny oddział
dociera na swoje miejsce. Ci przejmują wieżę, doskonale. I teraz tak, dodatkowy oddział. Dodatkowy oddział. Ci się załamią i zaraz robią okrążenie tutaj. A ci mają uderzyć z tej strony. Pięknie. Pięknie, pięknie. Kontrola od początku do końca. Szkoda tych dwóch oddziałów, które uciekły, ale no w sumie one też trochę nam pomogły odrobinkę. Ci się w sumie trochę dobrze bawili, przyjmując te wieże, nie? Dwóch zostało samurajów. Dobra, wyłączamy ściany Jari, a może nie? Garnizonowi łucznicy. O, to może teraz w tych. O, już punkcik jest nasz. Już przejmujemy punkt. Oj, coś tak teraz trochę ścięło. Tak, już przyjęliśmy kontrolę nad punktem. Już nie są w stanie nam zagrozić. Wygraliśmy. Wygraliśmy to starcie, moi drodzy. Wygraliśmy to starcie. 40 sekund i wygrana jest nasza. Dobrze. Łucznicy trochę próbują nas oszpecić, ile się tylko da. Ale to im się nie uda. Nie zdążą zrobić niczego. Ten oddział w sumie, no cóż. Nic z nim nie zrobimy chyba. Chyba, że nim. Dobra. 4, 3, 2, 1, boom. Wygrana. No i co? Koniec. I teraz uwaga. Jak zapewne wszyscy wiedzą, za moment będzie kontynuuj bitwę. A więc, uwaga, trzeba się zabezpieczyć. Od razu biegną dwa oddziały w tą stronę, bez ściany Jari, bo tam będą uciekać łucznicy. Ten oddział z tym oddziałem, bez ściany Jari, mają pilnować i biec w stronę tej bramy. Dobrze, i generał będzie ich ubezpieczał. Dobra, uwaga. Kontynuuj. My lord, a glorious victory will soon be yours. Ej, trochę ich ucieknie. Niemiło. Tak, zdecydowanie tą stroną ich ucieknie więcej. To generał do roboty. Robota czeka, halo. Czy ktokolwiek się rzucił do ucieczki w tą stronę? Chyba nikt. No cóż. Chyba zostało nic innego, jak cieszyć się wspaniałą wygraną. Czy oni się rozchodzą w 300... Nie, naprawdę. Ale są niezdecydowani. Nie wiedzą, gdzie biec. Dobra, przyspieszymy to trochę bardziej. Naprawdę dziwne rzeczy się z nimi dzieją. Dobra, czekaj, bo tam jest ta wieża, która się do mnie strzela, lepiej nie. Jeszcze mi generał padnie i co będzie? Czemu ta wieża jest nieprzyjęta do końca? No. Ale lipa. We have captured their tower, my lord. No bardzo się cieszę, no ale... Dlaczego uciekają mi moi wrogowie, którzy... chwila, moment. Gdzie oni są? Tu. Dlaczego ja nie mogę ich atakować tak jakby? Nie rozumiem po prostu tego. Trudno. Dobrze, więc. Imagawa straciła najprawdopodobniej swoją stolicę. Została im jedna prowincja, a my zdobyliśmy kolejne ważne miejsce. I to jak szybko. Jeżeli uda się nam zdobyć jeszcze jedną prowincję w podobny sposób, to armia, która tam czeka w Mikawie, albo zniknie, albo zamieni się w rebeliancką, nie? Będzie ciekawie, będzie bardzo ciekawie. Okej. No, ile to może trwać? No ludzie, no. Gdzie oni są? Nie zaklinowali się? Co?
Dobra, nie wiem, nieważne. Wyjście z bitwy mam nadzieję. O, dobrze. No właśnie, zakończ bitwę. Teraz tak, trzeba będzie się zastanowić nad kolejnym krokiem. No i zobaczcie, znowu kolejny odcinek i kolejna bitwa. No cóż, coś mało tych tur leci, a dużo bitew jest. Ale czy to dobrze, czy to źle, to nie mnie decydować, tylko wam. Odcinek już trwa długo. Dosyć długo. No straty są spore, ale jak to przez... Zobaczcie, to nie są już samuraje. O, pięknie. Cóż to? Przerażająca siła. Wieść o twym wojennym mistrzostwie rozeszła się i podkopała morale potencjalnych wrogów twojego rodu. Budzisz strach wśród wrogów, obniża morale. O, liczba tur do końca. 6. Misja pokończona powodzeniem. I tu widzę kolejną wrogą armię, która będzie próbowała mi zaraz utrudnić życie. Czy ja mogę gdziekolwiek jeszcze coś zrobić, żeby... Na przykład takie coś mogę zrobić? A czemu to nie mogę? A, bo to złożone miasto, może nie tego. W sumie zaraz... nie mogę wejść. Szkoda. A wy jeszcze dychacie. No patrzcie, no jak pięknie. Ale czasy nastały. Trzeba będzie wybronić ten... ten zamek, to miasto. Są bardzo niezadowoleni. A teraz powinno być trochę lepiej. Coś tu jest? Port handlowy, drogi ulepszone, nawadnianie, zwykła prowincja, nic ciekawego. Okej. Okay. I tu jest ostatnia Uruga. O, tu jest ostatnia prowincja i tu coś jest. Tu coś chyba jest. Papier? Albo papirus? Albo coś w tym stylu. Tu jest ostatnia ich prowincja, którą powinniśmy zdobyć jak najszybciej. Miasto nie jest daleko, więc powinniśmy móc je w miarę przyjemnie i szybko zdobyć. To na pewno. Mikawa. Dobra, to jednak w Mikawie zwerbujemy te dwie dodatkowe jednostki. Ale za to doślemy w Mikawie. Doślemy do Totomi jeden oddział łuczników, jeden oddział Ashigaru. Mam nadzieję, że oni tam jakby wejdą do tego miasta. O, bardzo się cieszę. Dwa dodatkowe oddziały, dobrze im to zrobi. Z Owarii do Mikawy do Trom nie dojdą niestety. Drogi jeszcze nie są na tyle dobre. Ale zobaczcie, to byłoby miłe. Jakby ulepszyć drogi, żeby armia była w stanie dotrzeć z Owarii do Mikawy. To byłoby bardzo ważne. Żeby w jednej turze to szybko przerzucać. To byłoby bardzo miłe. Pięknie, droga włóczni się zbadała i to jest bardzo dobra rzecz. Co się teraz robi? Aha, plus 2 do premii do szarży dla wszystkich jednostek. Dla samurajów to ma mniejsze znaczenie, w sumie bardziej dla w sumie ma to znaczenie dla każdej jednostki, ale bardziej chyba to pomaga Ashigaru niż samurajom chyba, przynajmniej na tym etapie rozgrywki. Do amunicji dla wszystkich jednostek z łukami, ale dobre. Umożliwia wszystkim flotom toczenie bitew nocą, udostępnia płonące strzały. O, to jest dobre. To by się też przydało. Okej. Zasięgu wpływu generała. Technika włóczni, to by się na pewno przydało, ale to już wymaga trochę 5 tur, przynajmniej 11 tur, tak? Ale najpierw zrobimy strategię ataku. A następnie zrobimy... zobaczcie, zamiast 6 tur się bada 4 tury, nie? I zobaczcie, generał zrobił robotę. Droga, dopóki mamy ten bonus, dopóki ten generał nam żyje, tak długo jak ten generał żyje, tak długo będziemy cisnąć w Bushido. A później się troszkę zajmiemy gospodarką, przynajmniej na tym etapie ta gospodarka to jeszcze nie jest aż tak ważna sprawa. Ponieważ... Gdzie się buduje zamek? Może zamku nie trzeba badać. Nie jestem już pewny nawet. Klasztor warowny jakiś, o.
Bo Cytadela to już jest naprawdę ultra fajna technologia. To jest bardzo dobra technologia ta na końcu. Bardzo się nam przyda. Ale wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. A ja się z wami, słuchajcie, żegnam. I do usłyszenia.